Wspomnę o kolejnym. Pania na rzecz podniesienia płacy. Również ogólnopolskie. Przecież w czasach, kiedy stawialiśmy to hasło, że płaca minimalna w Polsce musi wzrosnąć nie o 3, nie o 5, nie o 15%, tylko o 100%. To prawie znikąd nie mieliśmy wsparcia. Dlatego, że dominującym był pogląd, że podniesienie płacy minimalnej to likwidacja miejsc pracy, to bezrobocie, to problemy dla biznesmenów, którzy sobie z tym nie poradzą, to upadek kolejnych firm. Jest to jedno z największych kłamstw, jakie udało się ludziom wmówić. Że w wyniku tego, że będą więcej zarabiać, będą likwidować miejsca pracy. Jest to jedno z największych liberalnych oszustw, jakie wtłoczono do głowy społeczeństwa. Dlatego, że nigdzie na świecie proces podnoszenia płac, tym płacy minimalnej, nie wiązał się z wzrostem bezrobocia. Za to Polska przez wiele lat była przykładem krajów Unii Europejskiej, w których mieliśmy najniższy poziom płacy minimalnej i najwyższe bezrobocie. I mimo tego propaganda liberalna stworzyła warunki, w których ludzie uwierzyli, że dopominanie się podniesienia płacy minimalnej jest tak naprawdę działanie na własną szkodę. Bo jest działanie, które likwiduje miejsca pracy. Dziś te uwarunkowania zmieniły się na tyle, że kwestia podniesienia płacy minimalnej nie jest już tak opacznie rozumiana, jak w czasach, kiedy myśmy zaczynali swoją kampanię na rzecz podniesienia płacy minimalnej.